Witajcie! Na dzisiejszych zajęciach z cyklu Coś prostego i fajnego pokażę Wam, jak zrobić kartkę na dzień babci lub dziadka. Do tego celu będziemy potrzebować karton, papier ścierny, pastele suche, klej i lakier do włosów. Karton składamy na pół, tworząc laurkę. Papier ścierny musi być takiej wielkości, abyśmy mogli go przykleić na laurce. Na papierze ściernym malujemy pastelami, co chcecie. Ja na przykład namaluję kwiaty w wazonie. Pastelami nie kolorujemy środka, tylko lekko marzemy i paluszkiem rozrysowujemy. Struktura papieru ściernego nam to pozwala, że świetnie się on rozmazuje. Pamiętajcie, aby nie przyciskać mocno kredek do papieru. Aby utrwalić nasz kolor, musimy popryskać z pewnej odległości lakierem do włosów. Przed przyklejeniem papieru do laurki pamiętajcie o umyciu rąk, ponieważ pastele bardzo brudzą. Po umyciu rąk nasz pomalowany papier ścierny przyklejamy do laurki. W środku napiszcie najpiękniejsze życzenia dla Waszych ukochanych babć i dziadków. Laurka gotowa.